Piątkowy wieczór 7 kwietnia spod Kościoła Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim wyruszyła plenerowa droga krzyżowa. Procesja przeszła główną ulicą miasta. Jej uczestnicy nieśli na zmianę wielki drewniany krzyż. Przemarsz zakończył się w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Podczas Wielkiego Postu odbywają się specjalne nabożeństwa, które mają na celu przygotowanie wiernych do Wielkanocy. Jednym z nich jest Droga Krzyżowa, której tradycję zapoczątkowali pielgrzymi przybywający do Jerozolimy w średniowieczu. Niezwykle często odwiedzali oni miejsca chrystusowego kultu i rozważali drogę jego męki. W Sędziszowie Małopolskim ten katolicki zwyczaj upamiętniający cierpienie i śmierć Jezusa pielęgnowany jest od wielu lat. W ulicznym nabożeństwie wielkopostnym, przepełnionym refleksjami, bierze udział mnóstwo mieszkańców, tych najmłodszych i tych najstarszych. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczy. Bóg mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. W swojej męce i śmierci Chrystus ukazał piękno człowieczeństwa, które wybiera Boga. Bogu mówi radykalne tak i płaci za ten wybór największą cenę. Postawa Chrystusa była i jest jednocześnie radykalnym opowiedzeniem się po stronie człowieka, jego prawa do prawdy, wolności i życia. Jednym z powodów, dla których Kościół cierpiał ucisk w minionym wieku i cierpi na początku wieku obecnego, jest jego postawa w obronie podstawowych praw człowieka. Ciągle aktualne są słowa zamordowanego arcybiskupa Salwadoru Oscara Romero. Dla Kościoła nic nie jest ważniejsze niż ludzkie życie, osoba ludzka, zwłaszcza ubodzy i uciskani. Przelana krew, śmierć. Wszystko to wykracza poza sferę polityki, porusza serce samego Boga. Wierny tej zasadzie Kościół angażuje się w obronę praw człowieka, w obronę praw plemion indiańskich, czego przykładem jest Brazylia. Za to zaangażowanie płacił i płaci wielką cenę. W ciągu ostatnich kilku lat kilkanaście osób, księży, zakonnic i świeckich zginęło w tajemniczych okolicznościach. Tajemnice niektórych zbrodni wychodzą na światło dzienne po kilkunastu latach. Męczennice są świadectwem, że Kościół w Brazylii żyje i rozwija się również dzięki przelanej krwi męczenników. Ofiara dzieci Kościoła w obszarze obrony praw człowieka jest ogromna i rozciąga się dziś od Wenezueli poprzez Kolumbię, Chile, Meksyk, Senegal, Kamerun i Ugandę, aż po Chiny, Koreę Południową, Indie, Wietnam i Laos. Panie Jezu Chryste, Ty stanąłeś po stronie ubogich i odrzuconych. Wejdź na pasterzy Kościoła, kapłanów, katechistów, zakonników i świeckich służących sprawie pokoju i sprawiedliwości. Niech ich cierpienie przybliży dzień pojednania i pokoju, a oni sami niech cieszą się owocami Twojego błogosławieństwa. Płaknący i sprawiedliwości Bożej, niech zostaną nasyceni oglądaniem Twojego oblicza i niech będą dla nas świadkami nadziei. Męki ukazywane w stacji Drogi Krzyżowej dały ludzkości zbawienie, dlatego dla wiernych symboliczne odtworzenie drogi Jezusa na śmierć i złożenie Go do grobu jest wielkim przeżyciem i jedną z najważniejszych tradycji wielkopostnych.